Kontrola autobusów przewożących dzieci i młodzież na różnego rodzaju wycieczki szkolne lub wakacyjne są bardzo ważne z punktu widzenia zarówno policji, jak i rodziców, ponieważ na bieżąco możemy sprawdzić stan techniczny pojazdów, jak również posiadane uprawnienia kierujących i ich stan trzeźwości. Do końca roku szkolnego w województwie pomorskim w dwóch największych miastach regionu, w Gdyni i w Gdańsku, zorganizowane zostały stałe punkty kontroli, czynne już od 6:30 rano. W ostatnim okresie spośród ponad 700 skontrolowanych autokarów tylko w dwóch przypadkach autokar nie został dopuszczony do dalszej jazdy. Także statystyki są coraz lepsze, natomiast niestety zdarza się tak, że autokar nie jest dopuszczany do dalszej jazdy, gdyż kierowca jest w stanie nietrzeźwości. Każda osoba, która chce się upewnić, że jej dzieci będą przewożone w sposób prawidłowy, autokarem, który ma poprawny stan techniczny i z kierowcą, który posiada wszystkie uprawnienia, proszone są o kontakt z jednostką policji i wtedy zostaną wyznaczeni policjanci oraz punkt kontrolny do kontroli danego autokaru.